A tu? Jest? Czyli co, myślisz, że to jest tak do końca? No i Baśkę można zrobić rowerami. Adrianka, idź. No, no idź na plażę. No bo mnie wysyłasz. No wiesz co, to mi cię wysyłam? Nie dlatego, że muszę to sobie. Tak, ale tutaj teraz jeszcze. No nawet na masę wypuściłam też na linię. Ewidentnie wypuściłaś się. Widzisz, i tu są już takie kamyczki jak zawsze były. Tak, a oni teraz, a oni to przykryli tym takim ekskluzywnym. Mieli się challenge szukania tego kempingu. Którego? No tego pola. A. Tak z ciekawości. No, chcecie kupić? Powiem ci, że z takiego kempingu już by wyżył na Makarskiej. Już by wyżył. Dobra. Tu jeszcze nie mamy nowych bramek, nic, żeby wyjść. Dobra, mam nadzieję, że bardzo mnie ciekawi ta Makarska. Jakie parawany? Takie polskie. A tam jest życa. Gdzie?
Tutaj tak, po 2 euro w sezonie od łebka. To jest lepsze jak jeden kamper bus. Dobra, już zwolni. Już zwolni, już tak oni to. Musiałem to sobie wyprzedzić, ale teraz. Bardzo mnie ciekawi oceny na Makarskiej. No już taka knajpka, petarda, prawda? Adrianka. Knajpka, petarda. Już tu tak fajniej wyglądają te knajpki. A tutaj zobacz, ten. Zobacz tu. Jakby nie ma menu. Jeszcze raz. Jakby luksusowa, jakby nie ma menu. Aha. Zobacz tutaj. Millennium Hotel. Hotel. No ale wiesz co, te takie tutaj widać, że to już jest czuć, że tu jest fajnie. Tutaj czuć faktycznie. Ta Makarska, ta uliczka tutaj już tu robi wrażenie. A myśmy jeszcze nie doszli do... Tak. Nie, tu, to wszystko tu, tak, to się zaraz tu zacznie. To jest taki...
Nie. Pójdziemy najpierw górę, a potem będziemy wracać. Już. Bo to nie jest odkrożne. Nie wiem, od ręka. Czuć, o co chodzi w Makarskiej. Czuć. To jest po prostu imprezowo. No. Po prostu. Tu jest po prostu imprezowo. Tak, pójdziemy, potem będziemy wracać dołem. Chwała Bogu, że ja mam normalne. Się przestraszyłem. Ja mam góra granatowa. Szkoda, to fajnie, wszystko jest czarne. Aha. Odkryję sobie teraz. Faktycznie jest torpeda. I zobacz, patrz, spaghetti bolognese 8 euro, widzisz? Pizza 7,5 euro. No widzisz? I powiem ci, że teraz to mnie zaskoczyli w tej knajpie. Jak? Zobacz, przewin tutaj pizzę znać, dobra? Autentycznie, jeżeli by tu była taka wycieczka, to można tu zostać właśnie ten dzień dłużej, który my mamy. I żeby zaliczyć kurcule, wiesz? Tak. Chodź zobaczyć, gdzie my jesteśmy, widzisz? My idziemy tędy i potem tam. Patrz. To jest tu i ten deptak tam. Baśka woda tutaj jest, tak? No. A my pójdziemy tędy i tu jest cała Makarska. Tu jest cała Makarska. Za tym rogiem widzisz, za tym, co ci pokazywałam. No, to jest dobre, ale nie, spoko. To spoko ceny. No. Super, naprawdę, naprawdę super. I ja uważam, że nawet jak nie znajdziemy nic lepszego, no to w tej knajpie no możemy sobie faktycznie taką kolację. Chociaż
widzisz, patrz, szczerze, tak szczerze, to tutaj knajpy są. Są zarębiste te knajpy. King of Croatia, my cups. Tak, no Makarska faktycznie, już wiem, o co chodzi w Makarskiej, tak? Już wiem, o co chodzi. Jest po prostu petarda. No zobacz, patrz, zobacz, jak to wygląda, te krzesełka przy tych drzewach. A to wieczorem wszystko świeci. Te każde drzewo jest oświetlone. To my dzisiaj późno wrócimy do domu od ręka. Pizza Italiana Originale. Proszę. Ale zobacz jaka knajpka. No po prostu te knajpki faktycznie w Makarskiej są cudowne. Powiem szczerze, że ta Makarska to jak na razie dla mnie to jest top. Wiesz, nie ma chamskich plastikowych krzesełek, nie? Pokażę, czy to wygląda. O. Powiem, że Makarska teraz to dla mnie na razie numer jeden na Chorwacji. Nie wiem jak pozostałe to, co tam będziemy jeszcze. Zobaczyłeś te góry? One wyglądają jakby były nałożone, jakby była makieta, nie? Zobacz. Jest sztos. No jest petarda. A i tutaj sobie leżą na basenie, widzisz? No widzę. Tutaj jest basenik. No widzę, no a tu jest hotel. Tu są. Tu nie są van lifersi. Czasami się wydaje, że tu, będąc tutaj, możemy obskoczyć Baśkę, wodę i brele z tego miejsca. Też by mi się to bardziej podobało. No. Jak znowu zbijanie maneli, tak. I szukanie no. Miejsca. Tym bardziej, że tu mamy kolejną noc za 25 euro, to jest tańsze jak parking. Można wypożyczalnia skuterów. Jakby ci za daleko było. Czyli ja ci powiem tak, ja zobaczę wieczorem, jak to rowerami będzie wyglądać. Może to nie jest głupie, żeby wypiąć rowery i na Baśkę wodę rowerami polecieć. Ale te lokale tutaj naprawdę to jest sztos. Pierwszy raz widzę tak profesjonalne lokale wzdłuż drogi. Nie żadne takie, wiesz. I ta plaża po prostu. Dobra, Makarska na razie wygrała u mnie teleturniej na najpiękniejsze miejsce w Chorwacji. Autentycznie. Taki fajny klimacik. Chyba zaczynam niektórych ludzi rozumieć, wiesz.
chyba. Tych Polaków też od 20 lat. Tak, do Makarskiej. Do Makarskiej? Aha. Chyba, bo oni mają tutaj jeszcze ten taras widokowy na Makarskiej. To właśnie on tutaj jest, tak. Gdzie to tam dzisiaj? Tam, na samej górze. Wiesz co? Coś ci pokażę, chodź. Zobacz. Tu się tymi serpentynami, tu jest ten taras widokowy, a tu jest jeszcze punkt zachód słońca, tak? I oni robią. I oni robią te wycieczki, bo. Okej. Okay. No dobra. I teraz jest pytanie, którędy? Ale na razie przetniemy prosto. No przetniemy prosto, bo nie znamy się. Cię znam. Halo. Nie. Tak. Znasz się? Halo. Ty. Nie się, cię. Czemu, że się nie znamy? No ja udaję, że się nie znamy. To ja powinnam udawać, że się nie znamy, a nie chyba ty. No. Nie mów, nie mów kurka, bo mi zasięgi przytniesz. Teraz na lekko szczęście. Jezu, miał chłopak. Tak. Nóżki ma. Mam nadzieję, że to nie był Polak. Widzisz? I to powinieneś takie coś nagrywać. To byłoby śmieszne. Mam nadzieję, że to nie. A nie, 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 nie. Jezu, on biedny pewnie przyjechał się opalić. No, pierwszy dzień pewno jest. Jak nam życie, to już go spotkamy z tego na czerwono. Sunshine. Czy może się okazać, że taka Makarska to jest na 3-4 dni pobytu? No. No widzisz? No, to zobacz, jaka różnica z tych. No, faktycznie, bo tu dużo Polaków, no nikt by ci nie zapłacił, kurde, 4 euro. Ci też tak wydaje, że jak władujemy tam, gdzie są Niemcy siedzą, to mają inne ceny. Jak się władujesz tu, gdzie Polacy siedzą i czekają, to są inne ceny, wiesz. Kto wie, jak Michał będzie miał? Kto u niego będzie siedział? Tu. Pójdziemy ulicą wtedy. Tak, chodź. Nie stój.
To tak woda mnie. Boże, nie umiałem wrócić. Tylko no. Tak, może nurkowie albo płetwonurkowie, tak jak mówisz. Tak, dokładnie tak jak mówisz. To są płetwonurkowie, bo mają płetwy. Zobaczymy, jaką on ma tutaj wycieczkę. Teraz sprzedają tą wycieczkę do Jelsa, wiesz? Do Jelsa ten stateczek płynie. Od 9, słyszysz? Od 9 rano do 18 wieczór. Od 9. Dobrze, od 9 rano do 18 wieczór. Tyle trwa ta. To jest policyjna, to jest policyjna, to jest policyjna, z policją. Od 9 do 18 taka wycieczka i oni chyba robili ten trójkącik. Ale jeszcze jaka cena jest tego trójka? Dwie kobiety, jeden facet. Taki jest zawsze trójka. Taki jest zawsze trójkącik. To nie ten trójkącik. O, gdzieś tutaj. Tutaj jest pomnik, wiadomo, który. Ciekawe, czy to tym się płynie na tą Jelsę. Pomnik turysty, czujesz? Fajne. Jest bardzo dobrze, bo tą Makarską zaliczymy za chwilkę. Tam do tego dojdziemy i ona będzie właśnie zaliczona. Więc... To potem. Teraz idziemy tam. Ja będę miał chodziarza, ale pójdziemy coś zjeść. Wymyślimy jedzenie. I wieczornego tego... Tak, na Makarskiej grilla ustawimy. Masę bagnania.
Nie, ogólnie to coś na szybko takiego, wiesz, naprawdę tak, dlatego ja się tak śmiesznie pytałem o McDonalda, bo uwierz mi, za 13 euro szybka piłka. Tak, no. Dzisiaj za parkiem. Piękny stateczek i to jest właśnie ten wycieczkowiec. To jest ten wycieczkowiec, który gdzieś pływa po tych wysepkach na te dłuższe trasy. Tutaj kampery mają zakaz wjazdu. Będziemy wracać drugą stroną chodnikiem, wiesz? Adrianka, tam nie ma środka. Adrianka, proszę cię, weź mapkę. Weź. Dobrze, to teraz posłuchaj. Będziemy wracać po drugiej stronie ulicy. Z powrotem będziemy szli drugą stroną ulicy przy tych stoliczkach. Ja teraz sobie nagram tą stronę. Pójdziemy do tego hotelu Ostevia. Tam praktycznie zakończymy ten spacer. Kaczka. Kaczka jest niezłą bazą, powiem ci, ale ona jak jest pod warunkiem, że ma te dwie osie z tyłu. Podwójne opony z tyłu, tak? Wtedy już też to nowa. Pytanie zadałeś. Przyznaję szczerze, że tak patrzyłem na to i żadnego pojęcia nie miałem, co to jest. Ucieknie ze mnie. O. Tak, Makarska jest zamknięta całkowicie na kampery, całkowicie, ale to mnie w ogóle nie dziwi. Tutaj po prostu za małe miasteczko, żeby kampery przyjechały. Boże, jak to wygląda, zobacz. Tak wszyscy rozgrzewają przed sezonem i czekają na to, że tak jest.
No, ale ja ci powiem, że już wiem, na czym polega ten klimat makarski, faktycznie. A widziałeś, jak myszka szła i widziałeś, ile ludzi było? Wiesz co, tak. I tu wieczorem, jak my wyjdziemy, będzie masa ludzi. Ja tak myślę, że ci są coś zaraz tam po hotelach pochowani i się tam smażą. To... Pójdę tędy na chwilę schodkami do góry, żeby to objąć z wyższej wysokości.